pierwszy przewodnik po Szczecinie dla dzieci. Wcześniej nie było wydawanych w ogóle takich przewodników. To jest jakby pierwsza wyjątkowość. Druga wyjątkowość to jest augmented reality, czyli rozszerzona rzeczywistość. Czyli oprócz tego, co mamy w książce i możemy zobaczyć, przeczytać, za pomocą takich urządzeń jak iPad albo iPhone możemy jeszcze poszerzyć informacje na temat Szczecina. Skanujemy kod. Kod się ładuje i jest gotowy do tego, żeby zacząć przygodę z rozszerzoną rzeczywistością i z przewodnikiem. I tutaj mamy mozaikę na terenie stoczni. Ogromny budynek i ta mozaika jest na całym budynku. Pomyśleliśmy sobie, że nie ma w Szczecinie dobrego przewodnika z dobrymi ilustracjami, z dobrym tekstem, ale też takiego przewodnika, który by dał możliwość rodzicom dowiedzenia się jeszcze czegoś dodatkowego, chodząc z dziećmi po różnych miejscach i czytając im ten przewodnik. Przygotowaniem i koncepcją merytoryczną zajęłam się ja. Ustaliłam 8 tras i 30 miejsc wśród tych tras. Przede wszystkim zostały wybrane trasy, miejsca, które są najczęściej odwiedzane przez turystów, ale też najczęściej odwiedzane przez Szczecinian. Pod kątem architektury, zabytków, ale także instytucji, w których dzieją się ciekawe rzeczy z przeznaczeniem dla dzieci. Katarzyna Bogucka, ilustracje. Kasia Bogucka była parę lat temu w Szczecinie, bo jak się okazało wcześniej, nawet nie wiedziałam o tym, że Kasia Bogucka ma tutaj rodzinę. Sama mieszka w Warszawie, była tu parę lat temu jako dziecko i zapamiętała parę bardzo ciekawych rzeczy o Szczecinie. Na przykład utkwiły jej w pamięci buty Buffalo na takich grubych koturnach. To, że jest zielono i to, że jest bardzo dużo wody i niebieskiego. Jeżeli chodzi o panią Anię Czerwińską-Rydel, to jest osoba, która myślę, że już stworzyła ponad 30 książek. Bardzo dużo otrzymała nagród za to, co robi. Mieszka w Gdańsku. Jeżeli chodzi o ten najbliższy weekend, Tollship Races, strefa dla dzieci. Będziemy mieli tam grę promującą przewodnik. To będzie taka gra makieta. Tam będzie można nabyć w punktach informacyjnych. Co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o turystów, którzy przyjeżdżają spoza Szczecina coraz częściej. Ja sama mam wielu znajomych, którzy przyjeżdżają spoza Polski i bardzo chętnie otrzymają to jako prezent, wracając do siebie w języku angielskim właśnie.